Kłopoty mogą znaleźć zwierzęta na lądzie, w wodzie, a nawet na niebie. Często przychodzą do ludzi po pomoc, okazując im dużo zaufania. Obejrzyj ten film do końca, a odzyskasz wiarę w ludzkość. Ja jestem Nexu i zapraszam was na film pod tytułem Zwierzęta, które poprosiły ludzi o pomoc. PS, Instagram Nexu przez 3. Wiele osób uwielbia karmić wiewiórki. Jest to na swój sposób urocze, ale statystyki są dość przerażające. Od 75 do 80% młodych umiera z różnych przyczyn. Ta mała wiewiórka jest zaplątana na jakiejś siatce do ryb. Wiewiórka cały czas tarzała się po ziemi i wołała o pomoc. Dwójka znajomych ją znalazło i postanowili zabrać ją do domu i uwolnić za pomocą nożyczek. Ta mała wiewiórka tak bardzo przywiązała się do ludzi, że nie chciała odejść, gdy mężczyźni próbowali ją wypuścić na zewnątrz. Zwierzę próbowało odejść. Wspięła się na drzewo, a następnie wróciła do kieszeni nowego przyjaciela. Faceci zdecydowali się zabrać ją do domu, gdzie zbudowali ogromny domek z różnymi atrakcjami dla zwierzaczka. A propos wiewiórek, to mam dla was również historię z Polski. Pewien starszy mężczyzna spacerował z psami, gdy poczuł, że coś spada. Była to malutka wiewiórka, obawiająca się, że może nie przeżyć. Mężczyzna postanowił ją zabrać i karmił kozim mlekiem. Teraz wiewiórka nie opuszcza go nawet na krok i jest jego najlepszym przyjacielem. Ten piesek został zaplątany w markizę balkonową, kiedy był sam w domu. Zwierzę głośno skomlał i miał nadzieję, że zostanie przez kogoś uratowany. Przez miotającego się zwierzaka jest to dość trudne, ale gdy tylko policjant go uwalnia, ten od razu odwdzięcza się ogromnym przytulasem. Ten człowiek zauważył godnego wilka i nie zastanawiając się dwa razy wyszedł z samochodu, aby go nakarmić. A dzikie zwierzę nie boi się człowieka. Zobaczcie, jak blisko jest, aby wziąć pokarm. Udowodniono, że wilki posiadają wysoki poziom inteligencji. Są one zdolne do obdarzenia kogoś zaufaniem, a nawet uczuć. Po pożegnaniu kierowca chce odjechać, ale wilk podąża za samochodem, blokując mu drogę przejazdu. Nie ma on już mięsa, więc próbuje go nakarmić chlebem. Potem wilk podąża za mężczyzną przez kilka minut. Być może jest bardzo głodny, a może wyraża w ten sposób swoje uczucia. Na tym nagraniu mężczyzna wypuszcza ośmiornicę, która ugrzęzła w piasku. Postanowi ją zabrać i wyleczyć. W tym momencie jest już gotowa do odpłynięcia, gdy nagle ośmiornica postanawia podejść do człowieka i delikatnym dotykiem podziękować mu za to, co dla niej zrobił. Dodatkowo ośmiornice są najbardziej inteligentnymi gatunkami wśród bezkręgowców. Mają dobrą pamięć, potrafią rozpoznawać kształty geometryczne i są podatne na szkolenia. Potrafią także rozpoznawać ludzi i rozwiązywać się standardowe problemy. Ten niedźwiadek został złapany w pułapkę na niedźwiedzie. Jest przestraszony i zraniony, ale ludzie próbują mu pomóc. W końcu udaje się go uwolnić, a ten biegnie poszukać swojej mamy. Teraz możesz zobaczyć ekipę ratunkową, która zbliża się do krowy. Jej głowa utknęła w drzewie, ale to nie jedyny jej problem. Gdy jest nieuruchomiona, istnieje ryzyko, że zostanie zaatakowana przez byki. Jest ona chroniona przez silny strumień wody, gdzie w międzyczasie specjaliści rozsuwają gałęzie i uwalniają jej szyję. Lampard szukał wody w gorącym miejscu w Rajasthanie, w Indiach. Był tak spragniony, że jego głowa utknęła w metalowym garnku. Ludzi zdziwiło jednak jego zachowanie. Mimo iż jest drapieżnikiem, nie panikuje ani nie próbuje uciec. Zamiast tego, cierpliwie czeka, aż ktoś mu pomoże. Ten mężczyzna spina się na latarnię, aby uratować gołębia zaczepionego o nią. To wydarzyło się w regionach na jednej z wysp, gdzie cztery orki zostały uwięzione w lodowcach. Dwie z nich w prawie całkowicie niedostępnych miejscach. Lud napina się, raniąc ich. Zwierzęta płaczą, błagając o pomoc. Dla ratowników, nurków i ochotników celem jest wypchnięcie gigantycznych kawałków lodu z dala od nich długimi patykami. Zwierzęta zranione lodem są polewane wodą morską. W tym samym czasie zwierzęta się obracają na plecy, narażając się na uduszenie. Dlatego ratownicy próbują nawiązać kontakt, rozmawiają z nimi, dopingując je i uspokajając. Na tym nagraniu widać 6-metrowe zwierzę, które jest posłuszne na prośby ludzi i nie wykazuje żadnej agresji i pozwala ludziom zrobić wszystkie niezbędne rzeczy, aby go uratować. Po wyleczeniu wyruszył dalej w morze i dołączył do reszty swojej rodziny.
Nurek Joshua Eccles nurkował na Florydzie, gdy spotkał rekina, który cały czas go szturchał, jakby chciał zasygnalizować, że coś jest nie tak. Nurki zbadały rekina i zauważyły coś wystającego z brzucha. Był to duży, zardzewiały haczyk. Mężczyzna podjął dwie próby, aby go wyjąć, a rana powinna zagoić się bez problemów. Ten ogromny rekin wielorybi jest owinięty w jakąś linę. Bezbronne zwierzę czeka, podczas gdy człowiek zrywa więzy. Teraz rekin może spokojnie odejść, ale gdzie jest gwarancja, że nie wpadnie w kolejne kłopoty? Rekiny wielorybie to rzadki gatunek, ich liczba cały czas spada z powodu nielegalnych połowów. Ten żółw został znaleziony z plastikowym widelcem wbitym w nozdrza. Ludzie szybko go wyciągnęli, a zwierzę mogło spokojnie wrócić do oceanu, swobodnie oddychając. Przypomnę wam tylko o szkodliwości nieulegającego biodegradacji tworzywa sztucznego. Każda plastikowa torebka lub plastikowa butelka może kosztować życie jakiegoś zwierzęcia wodnego. Teraz możesz zobaczyć rybaka, usuwającego skorupiaki z biednego małego żółwia. Możecie zauważyć, że zwierzę jest całkowicie w nich pokryte. Nie tylko skorupa, jednakże także brzuch, a nawet głowa. Ci nieproszeni goście są częstym zjawiskiem dla żółwi. Skorupiaki często wykorzystują je jako podłoże. Mimo iż ich mała ilość jest dla nich korzystna, to cała gromada może powodować dyskomfort, a nawet infekcje czy też różnego rodzaju guzy. Niestety istnieją przypadki, że zwierzęta są niepełnosprawne przez ludzkie tortury. Tak właśnie stało się z tukanem Grecja, który został zaatakowany przez kilku chłopców, którzy bili ptaka kijami. W internecie powstała zbiórka, gdzie ludzie przekazali tysiące dolarów na jego nowy dziób wydrukowany w 3D. Mimo tego nie udało się uzyskać dla niego idealnej protezy, jednakże pojawił się dawca. Tukan, który zginął w wyniku walki z drapieżnikiem, a teraz Grecja posiada na sobie unikatowy czarno-biały dziób, który pozwala ptakowi normalnie jeść, śpiewać i żyć satysfakcjonującym życiem. Co jest ciekawe, samice tukanu wybierają partnera na podstawie koloru dzioba, więc Grecja może liczyć na ciekawe życie miłosne. Amerykański bielik o imieniu Beauty został znaleziony w młynie, umierający od postrzału. Jego górny dziób praktycznie zniknął. Kiedy zespół ekspertów postanowił przywrócić tej młodej damie jej piękno, stworzyli protetyczny dziób, pierwszy w swoim rodzaju. Dziób orła nie jest twardy, ma wgłębienia. Wyobraźcie sobie teraz te fragmenty złożone anatomicznie. Stworzenie obrazu 3D zajęło kilka miesięcy pracy i urządzenie za 50 tysięcy dolarów wydrukowało nylonowy dziób, a jego montaż zajął prawie 3 godziny. Potem zwierzę mogło samoczynnie napić się wody i wróciło do swojego poprzedniego, pięknego stanu. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałaś, napisz hashtag wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę tobie serduszko. Dodatkowo w opisie macie link do Discorda, możecie sobie do niego dołączyć, bo możecie mnie tam spotkać. No i co? Wpadnijcie na poprzednie filmy, na Instagrama Nexu przez 3U, za każdego followka staram dzięczyć się serduszkiem. No i słyszymy się jutro.